Witam Was z tej strony Kubek 2001 po dosyć długiej przerwie. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy niż zwykle. Jak widzicie tutaj już co będziemy grać. Jest to bardzo fajna gra moim zdaniem. Na razie na niskim zagramy. Tu widzicie, mam tutaj modyfikacje, różne mapy są. Nie wiem, ale... Szczerze mówiąc, zagram na zwykłej mapie. Spotkamy się po zakończeniu ładowania. O ile pamiętam, jak się zatrzymuje nagrywanie. Dobra, mamy już załadowane i jest wszystko świetnie, tak jak powinno być. Dobra. Budzi się ranek w naszym resorcie narciarskim. Muszę usunąć parę modów, bo widzicie, troszeczkę mi muli. Chociaż mam dosyć fajny komputer, że tak powiem, do gier. Teraz. Wcześniej miałem laptopa, ale zmieniłem go teraz na inny. No i ten jest fajny, tylko trochę... Podejrzewam, że gra nie wykorzystuje pełnych jego możliwości. Dobra. Żeby nie było lagu, na razie patrzę w górę, w dół. Tylko na razie zrobimy to, co w naszym obowiązku, czyli wyszczotkujemy nasz stok. Wyratrakujemy. Jeżeli mnie nie słychać, to postaram się z tym coś zrobić w następnych odcinkach już. Ale na razie na to wpływu nie mam, bo muszę zobaczyć, jak wyjdzie teraz. Ten stok akurat fajnie się szybko ratrakuje. Podejrzewam, że w tą grę będę grał tak trochę częściej, ale nie mam pewności, czy odcinki będą się ukazywały regularnie. Ten odcinek potrwa tak około 10 do 15 minut max. Pierwsze to troszeczkę takie przypomnę, jak w górę się patrzy. Nie wiem, muszę zobaczyć o co w tym takim chodzi. Te przygody. Myślę, że chciałem coś się powiedzieć o prostu ostatniego odcinka, że tam tego czasu mogę zmienić. Ale sam nie pamiętam, kiedy on nawet był. Także przepraszam, że tak nie było. Teraz postaram się trochę częściej wrzucać. Sam już nawet nie pamiętam, czemu nie było. Sezon SimCity, bodajże w Crash Time już mówiłem, że prawdopodobnie za jakiś czas będzie całkowicie nowy, odmieniony, bo to... No, tam trochę było pokmatwane wszystko. Więc zdecydowałem, że zaczniemy od nowa. Nie było tam nic takiego, że musiałoby to zostać, także zaczęcie od nowa nie będzie czym strasznym. No i to tyle a propos ostatniego odcinka. Jeszcze bym prosił, żebyście mi napisali, z jakich gier byście chcieli. Zamierzam taką serię wprowadzić z jakichś gier wytrzaśniętych, że tak powiem, z kufra na strychu. Bardzo ciekawe są stare gry, niektóre. No i chciałbym się dowiedzieć, co byście myśleli o tym, żeby z nich coś nagrać. Na pewno w niektórym czasie pojawią się jakieś poradniki. Planowałem dzisiaj to zrobić, ale nie będę mówił, dlaczego nie ma tego. Powiem to w poradniku, dlaczego nie. Dobra, ale będą to filmy a propos różnych platform Container Management System oraz może innych skryptów, takich, ale takich fajnych, blogi. Nie wiem, czy mogę na YouTube wymieniać loga, nie loga, tylko nazwę.
tam słyszałem, że jak się w kamerce pokazało butelkę Coca-Coli, to YouTube kazał film usuwać. Nie wiem, czy to prawda, legendy krążą. Ile mam tu na liczniku już? 4 minuty? Tak mało? Myślałem, że tyle że już gadam, jeżdżę to czy... Dobra. Aha, a to jeszcze przy okazji pokażę, jakie ciekawe modyfikacje tu się znalazły. Teraz przypomniło, bo tu mamy od groma i jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Na tym prawdopodobnie będę transportował te standardowe samobieżne armatki, jeżeli je będę miał. Potem z tego będę korzystał do śniegu. Na tym będę sobie jeździł, oczywiście jak będzie mnie stać. Nie teraz mnie stać, ale będę coś jeszcze. No jakieś fajne rzeczy sobie kupimy. Tu jest wgrane takie właśnie... bodajże niemiecki mod, z tego co teraz tak patrzę i widzę, no to no, różne takie ciekawe rzeczy, jak widzicie. Te armatki mnie się bardzo osobiście podobają. I tutaj mamy jeszcze takie oto armatki, też fajne. Nie jest tych modyfikacji aż tak dużo, ale która jest mi przymula. Ewentualnie, jeżeli byście chcieli, to podeślijcie mi jakieś ciekawe modyfikacje do tej gry, nawet z Kimusy mam. Była tu jeszcze modyfikacja ogólnie w tej mojej pasce na początku, żeby ogólnie życie w tym mieście z Kimusy jeździły i tak dalej, ale coś przymulało. A jeszcze taka delikatna prośba, jak ktoś by wiedział, jak na przykład zwiększyć wykorzystanie ramu przez tą grę, żeby mi trochę mniej przymulało. Bo widzicie, w sumie teraz nie ma takich spadków FPS-ów, ale jak w stronę miasta się spojrzę, to jest już masakra. Tak samo jak się wyjedzie tutaj w te wyższe partie. Kiedyś tutaj na trójce nie. Chyba nie, na 10 ratrakowałem, ale to jest w ogóle już masakra przy za dużej ilości mobów. Możliwe też jest, że to jest jakby pierwszy sezon, potem będzie drugi. Mam nadzieję, że będzie drugi. Mam nadzieję również, że zrobię własną mapkę i na niej będziemy grać. Czekam teraz tak naprawdę, ale jest na takie różne ciekawe elementy, które można od razu wstawić. Tak jakby prefabrykaty do mapy, stacje wyciągów i tak podobne. Ale jest przy nich dopisek Work in Progress, co się na polski tłumaczy, że no, musimy poczekać, bo prace są, bo prace trwają. Nie są ukończone. Zaraz będę w całości tutaj wyratrakowany. I bardzo możliwe, że tu się zakończy pierwszy odcinek. Co jeszcze mogę zrobić? Kupić skuter. Tak, to jest świetne, bo jest skuter skuter. Ale to raczej w następnym odcinku, który będzie jeszcze w tym tygodniu. W ogóle jest 10 widzów i chciałbym zrobić jakiś specjal. Tak będziemy robić specjal. Jak jakieś zero doskoczy na końcu, żeby mieć. Ale na takie pełne liczby. Jak tam na końcu doskoczy jakaś cyferka. Właściwie to na początek. No, wiecie o co chodzi.
10, 100, 1000. Może kiedyś jeszcze będą poradniki, może nie wiem, bardziej nazwijmy to tutoriale a propos HTML-a i bardzo możliwe, że również PHP albo nie, PHP nie wiem. Pierwsze zatrakowanie, no to było takie, potem to no, takie najgłębsze zatrakowania, żeby było to szybciej, bo to jest trochę inne, jak się patrzy, jak ktoś bez celu zamiata stopę. Staram się szybko nagrać, żeby to zmontować, tak jutro będę miał czas, albo i nie będę, muszę dokończyć jeden skrypt na kamerę, albo nie wiem. To robię okay. Wysiadam, trzeba patrzeć w ziemię jak zawsze. Wolno w górę i coś chcemy kupić, a dokładniej nie chcę modyfikacji, a chcę pojazdu. To mnie, to mi wystarczy. Teraz nie modyfikacje, tylko przyczepy i chcę to, i chcę to. Potrzebuję pocztówek. No to to jest świetne. To jest akurat świetne. Musimy wsiąść sobie do tego. Teraz 9 nacisnę, żeby zmniejszyć mapkę. Okej. Okay. Dobra, zasuwamy. Zasuwamy po pocztówki. No za 7000 euro to się opłaca. Co dajmy? Gdzie są pocztówki? Gdzie jest towar? Chyba gdzieś, tu. Nie, dobrze pamiętam. Nie, gdzie to jest? Gdzieś tu, powinno być. Gdzie jest? Dobra, gdzie teraz? Aha, tak. Musicie mi tłumaczyć, ale nazw stacji ja nie kojarzę. 13 odcinka jest, jak dobrze widzę, tak, 14 już, tylko że nie liczę z tego wstępu, co... no, 14 minut w tej gry. Jest, a nie, towar, no, to tam jest krasna, ale chciałem szybko po niego wyskoczyć, ale wolę dostać premię na czas.
7000 euro już powoli na wszystki terek zwraca. Dobra. Zasuwamy po drugą przyczepkę. Akurat tu mieliśmy świetne misje, bo tak musieliśmy ustawić tą przyczepkę. Następny odcinek podejrzewam, że cały czas będę siedział i wykonywał misję, żebyśmy w trzecim odcinku mogli już kupić sobie sensowny sprzęcior albo tą stację, którą tu jest teraz na horyzoncie. Ona jest przyjemna. Bardzo się opłaca. Tylko należy pamiętać, żeby potem tej na górze za szybko nie kupować, bo potem po środku kupić. Bo ta na górze, chociaż jest tańsza od tej na środku, to do utrzymania jest gorsza. Jest normalnie masakra. Czyli w tym odcinku wyatakowaliśmy stąd i zrobiliśmy misję i trochę pogadałem. Ale no jest, myślę, spoko jak na 15 minut, bo ta gra naprawdę zajmuje sporo czasu. Tylko że teraz będzie problem, jak sobie tak myślę. No bo kilka gier, tak nazwę, ze z kufra na strychu. Strychu nie mam, ale to kufrze one też nie są, ale no, taka przenośnia. Dobra, to jeszcze, żeby odcinek nie był taki nudny, pokażę wam ciekawą rzecz, sterowanie kolejką. To jest chyba kasa. Nie, wydawało mi się. Dobra, posterujemy kolejką. Na początku to jakoś dziwnie, nie wiem jak ja to przeczytałem, ale zrozumiałem starą ryżę kolejkę. Jak za pierwszym razem w to grałem, ale to dawno temu było, za górami, za lasami. Dobra. Dla tych, którzy jeszcze w to nie grali, to w tym momencie chodzi o to, żeby ten tu w prawym górnym rogu, jak mamy zegar, to na lewo się pojawił taki pasek. I to żółte coś, tak się zająknąłem, bo na zegarek musiałem spojrzeć. To żółte coś nie może wejść w te czerwone granice. Musi być tutaj w tych szarych, najlepiej na środku, bo to nam ilustruje, jak kolejka się buja. Dlatego przy hamowaniu warto tak naciskać klawisz, tak powoli, coraz większe przerwy między naciśnięciami klawisza. Widzicie, teraz troszeczkę się buja. Jak teraz zatrzymam, to kolejka się buja. Przy okazji na stację nie możemy wjechać za dużą prędkością. O, mijamy się. Dzień dobry. Nie widzicie teraz. Jeżeli to żółte przekroczy te granice, no to mamy problemy, czyli no, nie dadzą nam tyle kasy, ile się należy. Co jest za coś? 18 minut odcinka. O kurczę. Sporo. Potem się będzie znowu wysyłał. A nie, teraz mam lepszy internet. Dużo lepszy. Może nie światłowodowy, ale zawsze coś. Ale nie po kablu telefonicznym. Po kabel telefoniczny mówiłem. Za taki internet cena złotówka to jest już dużo. Dobra, tu musimy przyhamować, żeby na stację nie wjechać z za dużą prędkością. I na stacji się nie możemy też bujać. Jak będzie buju, się bujniemy, no to będziemy mieli problem. Tak, dostaliśmy 1000 euro premii za czas. Ta stacja tutaj jest fajna, bo patrzcie, mamy dwa wyciągi,
dwa wyciągi, jedno tutaj to wielkie miejsce, ale ile ta stacja kosztuje? Nie ustawienia, tylko stację. O matko, 300 euro. A tą byśmy mogli kupić, ale nie. W następnym odcinku kupimy tamtą stację. Bo tak. Bo ja tak chcę. Więc tak musi być. Dobrze, zjedziemy kolejką, no i będzie koniec odcinka. No i będę miał już mniej, bo widzieliście, że mam nie jechać za szybko. W tym czasie sprawdzimy sobie pogodę. No tu widzicie, mamy cały czas stopnie z temperaturę na minusie. I będzie nam padał śnieg, więc będziemy musieli kupić coś do odśnieżania. No inaczej będą problemy, ale w sumie parkingów nie mamy jeszcze. To nie trzeba. Ale fajnie, można się zabawić potem. Aha, stoki będzie trzeba ratrakować, to ja myślę, że do tego czasu raczej stoków żadnych poprawiał nie będę. Tu w ogóle tamte mapy, które ja mam jeszcze dograne, to gdzieś tutaj, tak jak teraz jest zaczep na linię kolejki. O kurczę. Tak, o, tam na te drzewa teraz pokazuję. To tam, o, właśnie jest gdzieś kolejka linowa, tylko na to nie wiem dokładnie, gdzie ona jest. Gdzie prowadzi. Gondolka zwykła, ale... No... Trochę na tej mapie przymula mnie. No muszę te mody zrewidować. Tutaj ostatnio zauważyłem taki bug, że te liny są naprawdę realistyczne, są trójkątne. Jeżeli ktoś z was widział trójkątne liny od wyciągów, to tu może je zobaczyć jeszcze raz. Bo ja, szczerze mówiąc, nie widziałem trójkątnych lin. Takich kanciastych. A nie, no bo to, żeby była taka ładna, okrągła lina, żeby się jeszcze ruszała jak należy, to by trzeba troszeczkę się pomęczyć. A tu nie o to chodzi. 106 euro więcej. No i nie dostaliśmy tej premii, tego 1000 euro. Także nie jest fajnie. Ale no trochę zarobiliśmy kaski. Gdzie jest mój skuter? Skuter ukradli. Nie, jest skuter. Dobra. Odwozimy skuterek na miejsce. Oczywiście tutaj jest stok, który... Jeżeli kupimy stację tą, to ten stok, po którym ja teraz jadę, też będzie w naszym ładowaniu i będziemy musieli go atakować. Co nie jest dobre. Albo mam jeszcze jeden ciekawy pomysł. Takiego jeszcze nie, takiej rzeczy nie widziałem. Skuter uderza w ratrak, ratrak poskakuje, a skuterowi nic się nie dzieje. Aha, jeszcze dla tych, co nie grali, tutaj na tych takich łukach mamy zapisany numer stoku i jego naśnieżenie po lewej oraz ubicie po prawej, jak dobrze mówię. Chyba tak. Chyba dobrze. Tutaj mamy takie coś. To coś to jest, no, powierzchnia, na której możemy, a wręcz potem musimy coś zbudować. Ja sobie to kupię. I teraz, co chcemy tu postawić? Informacje, opieka, apteka, sklep z pamiątkami, informacja. Tutaj na dole
sklep z pamiątkami. Towary autentyczne, dajemy ceny wysokie. Tak, ok. Jest wszystko ok. Wszystko ok. Teraz ten sklep będzie dla nas dodatkowe pieniążki zarabiał. I teraz tak. W ogóle musimy też od czasu do czasu podwyższać cenę biletów. Dobra, jesteśmy na górze teraz jeszcze tylko szybko. Tutaj jest identyczne jakby, ale tu można stawiać innego typu budynki. Stoisko z żywnością, wypożyczalnia nart, stacja pogodowa, kiosk, ratownicy górscy, szkółka narciarska, stoisko z żywnością jeszcze raz. Dobra. Ja myślę, że postawimy kiosk. Tak, kiosk. I damy ceny wysokie. Następnie 25 minut. Kurczę, pół godziny już jest. Miał być krótszy, ale no dobra. Chciałbym sobie jeszcze tutaj ewentualnie wypożyczalnie nart albo stoisko z żywnością. Ale chyba wypożyczalnie nart. Damy ceny też wysokie, no sorry, takie życie. Teraz ceny biletów prawdopodobnie możemy podnieść. Tak, jak widzicie, każdorazowa inwestycja to jakby pozwala nam, żebyśmy mieli wyższe ceny biletów. Jeszcze na starcie mamy dosyć sporą pożyczkę w banku. Ja tu zwrócę, bo nie, kurczę, nie chciałem pożyczać, tylko ja chciałem zwrócić. No, co każdy odcinek będziemy spłacać 10 tysięcy euro. O ile będziemy mieli pieniądze. A nie, możemy 15, bo mamy. Ale tutaj mamy ogólny nasz bilans zysków i strat, przychody z biletów, czyli w następnym odcinku robimy misję i jeszcze raz misję. Dobrze mówię, czy coś się pomyliłem? Dobrze mówię. To od razu, jeżeli dzisiaj będzie odcinek o architekturze naszej. Okej, daję tak. I okej. Jest informacja, wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli. Przez informację również podnosimy cenę biletów o 2 euro. 24 euro teraz będzie. Dobra, tak więc ja myślę, że odcinek jest udany. Napiszcie mi, co sądzicie o tych, o tej serii gier takich starszych. No bo to byłoby ciekawe. Dobra, jeszcze tą misję zrobimy, bo skoro jest, to trzeba zrobić. I no, w trakcie tej misji już zakończymy odcinek. Jak zawiozę, będzie koniec. Kończąc mówię na temat, który zacząłem, a propos tych starszych gier. Naprawdę mam sporo takich starszych gier kupionych na przecenach jakichś w sklepach. No to wiadomo, ale naprawdę starsze gry nie znaczy, że są gorsze. Wiele z nich, ja bym powiedział, jest nawet ciekawsze od tych starszych. Może jeszcze za jakiś czas, jak się nauczę porządnie w CS-a grać, w CS:GO, to będą z CS-a odcinki. Dobrze mówię, to przynajmniej mi się tak wydaje, że nie. O kurczę, wysoko musimy jechać. Nie lubię tak wysoko jeździć. Mogę tam pojechać od razu do góry. Ale tu. Dobra. No to jeżeli w odcinku
coś nie przypadło wam do gustu, albo myślicie, że powinno być inaczej, to ja was zapraszam do skomentowania. Tak dzisiaj się zastanawiałem i dochodzę do takiego wniosku, że ławki w górę motywują, ławki w dół powodują, że się myśli, co mogło być źle, a brak łapek demotywuje. Także jeżeli już koniecznie chcecie naprawdę łapkę w dół dać, to napiszcie dlaczego. Żeby nie było to tak jak takie niebo nie. No bo to wiadomo, z tego pożytecznego nie wyniknie, to lepiej nie zostawiajcie nic, jeżeli tak ma być, a niebo nie. Tak samo jak stawiacie łapkę w górę, to fajnie jak skomentujecie, co się wam podobało, co by inaczej zrobić. Ja tam nie zmuszam, tak jak zawsze. Zrobicie jak chcecie, tylko proszę o komentarze. Żeby w tych komentarzach odpowiadać na pytania postawione w odcinku. Kurczę, teraz rodzi się pytanie. Czy mi się uda? Taka jazda po górach nieraz się dla mnie kończyła tragicznie, a mianowicie strata skutera. Ale tym razem się chyba udało. 40 sekund pozostało. Właśnie. Zakończyliśmy zadanie. No i myślę, że ten odcinek był udany. Także z tego miejsca zaczniemy następny odcinek. Ja wam dziękuję bardzo. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej!